Dzień dobry, dzień dobry i witam serdecznie. Moi drodzy widzowie, Jakub Kosakowski, mistrz międzynarodowy, a już tak naprawdę arcymistrz, 61 arcymistrz w Polsce. Gratulacje, trzecia norma wypełniona na mistrzostwach Europy, choć jeszcze jedna runda przed nami. Przedstawię partię Kuby z Manuelem Petrosianem, zawodnik o rankingu 2612, więc nie byle jaki arcymistrz. No i przeanalizuję te partie bez silnika, bez tutaj. Jakiegoś wielkiego przygotowania, więc idziemy na żywioł, coś, myślę, że ciekawego, nowego. Zobaczymy, jak też to wyjdzie. Moi drodzy widzowie, przypominam o Lidze. W środę o 20 gramy nagrody. Są komunikaty, zapraszam do opisu pod filmem. No i cóż, Kuba Kosakowski, moi drodzy, znam chłopaka od dziecka. Grałem z nim, pamiętam jeszcze, jak był. No brzdącem można powiedzieć i już wykazywał niesamowity talent. Kuba jest naprawdę takim bardzo ciekawym zawodnikiem i rozegrał wiele wspaniałych partii, ale między innymi tę partię tu Wam przedstawię, gdzie tak naprawdę siła gry się liczyła w tej partii. No i skoczek F3, Kuba zagrywa D5, posunięcie G3 na spokojnie gra arcymistrz i już w drugim ruchu Kuba może niektórych zaskoczyć ruchem B6. Posunięcie B6. No, słuchajcie, no ruch jak ruch. Dziwny. Jeżeli by zagrał to zawodnik z rankingiem 1000, to byśmy dziwnie pewnie spojrzeli na to, ale plan jest też prosty i taki niekonwencjonalny. Trzeba tutaj wprowadzić gońce na B7 i grać po diagonali naprzeciwko tego gońca. No, ciekawy w ogóle temat. I zobaczcie, co się dzieje dalej. Goniec G2. Goniec na B7 i posunięcie D4. No, i mamy taką normalną pozycję. Jako y, można powiedzieć, mało teoretyczną, obym w ten sposób rzekł. No i Kuba zagrywa posunięcie E6, Roszada ze strony białych, skoczek na D7. Zobaczcie, y, najpierw tutaj czarne zajęły się wyprowadzaniem figur y, i skrzydła Hetmańskiego, na co białe odpowiedziały ruchem dosyć ciekawym. Y, posunięcie E4. Zobaczcie, co się dzieje. Białe podstawiają w tym momencie tutaj pionka. No, tylko że tego pionka za bardzo, e, znaczy można go wziąć, absolutnie, nawet trzeba, e, ale białego nie oddają za darmo. To jest taki mały zabieg kosmetyczny. Czarne wybijają e, i skoczek zagrywa na G5. No i teraz myk polega na tym, że dwie figury białych e, atakują pionka i go za chwilę odbiją. E, ruch F5 jest niemożliwy, bo tutaj skoczek zbije pionka na E6, więc taki mały trik e, można sobie zagrać. No ale Kuba gra normalnie. Skoczek z G na F6, wyprowadza figurę. Czarne tutaj jeszcze, przepraszam, białe wyprowadzają skoczka, czyli wzmacniają atak na punkt E4, co jest ok. No oczywiście czarne tutaj tego pionka muszą oddać. Jest ruch H6, zmuszenie do wybicia na E4. I teraz ruch Hetman C8. Ciekawy ruch. Oczywiście trzeba bronić gońca w tym momencie, żeby nie stracić figury po biciu na F6. Tutaj coś musi być asekurowany. No i zobaczcie, pozycja jest... Dziwna bym powiedział, na pierwszy rzut oka, oczywiście, ale czarne chyba nie mają żadnych problemów e, po debiucie. Białe również e, też nie mają wyprowadzonego gońca, no więc jeszcze jest trochę czasu na e, skończenie rozwoju czarnymi. Posunięcie A4. Jest to typowe posunięcie też białymi, dlatego że, jak mamy, taki wysunię, mamy takiego wysuniętego pionka, to właśnie często się tym skrzydłowym pionkiem tego pionka podważa i atakuje się skrzydło. W tym wypadku hetmańskie. Kuba kończy rozwój. Koniec E7 na spokojnie. Posunięcie A5 pozwala białym właśnie na ten plan. Zobaczcie też, że czarne nie chcą grać tutaj A5. Po co? Po co tracić czas? To też jest ciekawy temat do rozważań po prostu stabilna sytuacja pionów, goniec na e7, posunięcie a5. No i teraz ruch logiczny, jak najbardziej bardzo logiczny wieża b8. I teraz pewnie sobie pomyślicie po co to posunięcie. Zobaczcie jak to dziwnie stoi w tym momencie. Hetman z wieżą bardzo nietypowo, prawda? Ale jest to konkretny plan, chodzi o to, że jak białym zachce się zagrać pionkiem no to ten goniec będzie miał furtkę na polu a8. Jeszcze tutaj czarne nie chcą wymieniać wież Hetman zagrywa na e2. Roszada w końcu po stronie czarnych. No i ruch a6. Takie pionki czasami jak właśnie wychodzą bardzo mocno do ataku, to są tutaj dwie drogi dla nich. Albo ten pionek będzie bardzo silny, albo będzie słaby w końcówce. Goniec a8. Ruch c4 do centrum. No i czarne odpowiadają ruchem c5 jak najbardziej logicznym. Zobaczcie hetman z wieżą świetnie się przyczaiły na tych liniach c i b. E, tutaj jakby pionek sobie postanowił wybić na c5, bardzo możliwe, że pionek by wybił i otworzyłaby się wieża. To znaczy e, bardzo możliwe albo i nie. Chodzi mi o to, że jest taka możliwość o w ten sposób, bo też po tym ruchu można wybić skoczkiem absolutnie e, i też mieć otwartą linię c. To już kwestia dobrego wyboru przez Czarne. Białe zagrały jednak D5. No, ruch znowu taki na zaczepkę, można powiedzieć. Białe kombinują. Hetman sobie spogląda tutaj na tego gońca, ale się nic nie dzieje. Zobaczcie: pionek po prostu wybił i ten skoczek nie ma jakichś tam specjalnych odejść, takich, żeby zagrozić temu gońcowi w sposób bezpośredni. Już Hetmanem. Skoczek zagrał sobie na C3. No, jest atak oczywiście na gońca. I jest tutaj atak na pionka. No więc czarne muszą zareagować i reagują bardzo dobrze. Posunięcie wieża E8. Nic prostszego, zobaczcie: czarnym układa się pozycja bez żadnych problemów, a białe mają jeszcze problem. Niewyprowadzony goniec C1. E, wszystkie figury tutaj czarnych są już w gotowości, a białych nie. Więc sukces po Debiucie osiągnęły czarne według mojej oceny. Nie wiem, jaka jest ocena silnika tutaj. No ale myślę, że czarne są po prostu lepsze. Pionek zbił. No i teraz Kuba postanowił zagrać posunięcie bardzo ciekawe, bardzo ostre, pokombinował typowo na przykład w Benoni takie posunięcie gra się jak B5. No i też ruch bardzo ciekawy. Wieża z hetmanem tutaj chcą otworzyć swoje linie, więc w tym momencie skoczek wybił. No jakby skoczek nie wybił, no to też ten pionek zasuwa bardzo mocno do przodu albo drugi pionek na C4. Skoczek wjeżdża tutaj na C5. Goniec również z odsłony może atakować Hetmana. Można powiedzieć, taki mały samograj się zrobił. Skoczek zbił, i Goniec na F8. Spokojna ucieczka. Ten Hetman zagrał na C4. Zobaczcie, że czarne poświęciły w tym momencie pionka za jeszcze lepszą, można powiedzieć, koordynację swoich figur. Tutaj Skoczek zagrywa na B6. Trzeba zwrócić uwagę też, że Skoczek atakuje na A7. No, ale na razie mamy grę z tym w tym momencie Hetman zagrał na H4. No taki ruch wstępnie można uznać za groźny, ale nic się tutaj złego czarnymi absolutnie nie dzieje. No można powiedzieć, że goniec będzie strzelał tutaj, ale zobaczcie, goniec F8 asekuruje świetnie skrzydło, więc to jest tak fajnie pomyślane, przyjemne, z pożytecznym. No i teraz skoczek z B na D5. Tutaj dostrzegam taką jedną zależność. Chodzi o to, że jak skoczek zbije tutaj na A7, to jest Hetman D7 według mnie i skoczek ma problem. Nie ma jak uciec. Więc skoczek wraca na C3. Postanowił tutaj Kuba wymienić tego skoczka, wymienić gońca, który był jedyną taką, znaczy jedną z aktywnych figur. No i teraz Kuba przystępuje do bardzo fajnej akcji skoczek na G4. Ten skoczek, po co ten skoczek na G4? Niektórych by zastanawiało to pytanie. Słuchajcie, patrząc na tę pozycję, już zaraz wyjaśnię, dlaczego skoczek. Na G4. Patrzę na te pozycje, zobaczcie, że czarne e, figury są po prostu lepsze. Są po prostu lepsze, aktywniejsze, król bezpieczniejszy. Hetman gdzieś tam się z, zaplątał na skrzydle. No i czarne mogą sobie na dużo pozwolić. Ten skoczek, według mnie, zagrał po to, żeby zagrać na E5 e, i mieć świetną placówkę na D3, na F3 kontroluje, na C4. Więc to jest takie przerzucenie skoczka. Na E5 nie po to, żeby gdzieś tam atakować białego króla. Oczywiście, przy okazji jakiegoś błędu, to się ten skoczek nasunie na E3, no ale to wiadomo, grają arcymistrzowie. O takie proste błędy ciężko. Król wrócił i Hetman zagrywa na F5. Centralizacja Hetmana, czyli łapanie więcej pól. W ogóle pozycja mega przyjemna czarnymi. Tutaj wieża zagrywa na A4. Próba jakiejś właśnie koordynacji. Skoczek na E5 i Hetman na E4 z próbą wymiany. Hetmanów. No właśnie, pytanie, czy wymienić te Hetmany, czy nie. Właśnie po wymianie Hetmanów pozycja mogłaby się uprościć i czarne, e, nadal miałyby pewnie lepszą grę, lepszą grę, ale z Hetmanami można łatwiej atakować. Więc Kuba wrócił tym Hetmanem. E, pozostawił skoczka w centrum. Wieża spogląda na Hetmana. I jest po prostu taka fajna opcja, na przykład jak skoczek na D3 z atakiem na Hetmana. Więc e, odejście Hetmana, bardzo fajne posunięcie. Wieża A2. No, i skoczek władował się tutaj do centrum. Hetman wrócił na F3 i skoczek na E1. Zobaczcie, co się dzieje. Nietypowo, bardzo nietypowo to wygląda. Skoczek na E1 mógł sobie pozwolić na to zagranie. Nie ma drugiej wieży na jedynce. Nie ma jak tego za bardzo bronić. Czarne wykorzystują po prostu ten moment, te słabości w obozie białych. Hetman zagrał na H1. Zobaczcie, jak białe są zmuszone do tego, żeby zagrać Hetmanem do rogu, do króla, do Roszady. To coś tu w tej pozycji już e, musi być. E, coś już tutaj e, dzwonią, słuchajcie, i myślę, że e, koniec jest bliski. E, tylko jeszcze oczywiście trzeba to wykorzystać. Hetman e, mocno zagrywa na D3. E, w tym momencie może jest po prostu atak na pionka. E, więc e, tutaj też, jak skoczek odejdzie, to skoczek będzie mógł zagrać na F3. Zamknąć mocno tego Hetmana. Więc świetne posunięcie. Posunięcie C4 ze strony białych i wieża z B na D8. Zobaczcie, jaki spokój zachowują czarne. E, tutaj Kuba, można powiedzieć, ustawia przeciwnika w takim małym już cukwangu, więc czarnymi nie jest łatwo grać, e, przepraszam, białymi nie jest łatwo grać te pozycje. Wieża A3 goni Hetmana, Hetman C2, e, tutaj skoczek na B3, no białe próbują rozwinąć gońca, ale kosztem pionka, słuchajcie. Hetman wziął na C4. Często jest tak w partiach, że jak ciśniemy, 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 yy, związujemy ręce przeciwnikowi, to w pewnym momencie pojawiają się bardzo proste yy, właśnie zdo, yy, zdobywanie pionków, proste zdobywanie materiału po prostu, bo już yy, w tym momencie białe no, nie mają jak yy, reagować. Muszą coś oddać, żeby wyjść swoimi figurami. Goniec na D2, skoczek na C2, wieża na C1, robi się związanie, no i teraz Kuba tę pozycję na pewno widział, analizował i podjął słuszną drogę. Po prostu skoczkiem wziął wieżę, wieża wzięła Hetmana i skoczek wziął na C4. Dwie wieże za Hetmana i jeszcze z kapitalnym atakiem wież, więc w tym momencie ten goniec, zobaczcie, nie ma za bardzo jak uciec, bo wtargnie wieża na albo wieża na D1, albo wieża na E1 i są kłopoty. Dlatego też Hetman musiał uciec, goniec pozostał e, tutaj na D2. No i oczywiście Kuba konsumuje figurę. Bardzo proste liczenie. W tym momencie skoczek na A5. Jedyną szansą białych w tej pozycji jest zdobycie pionka i go doprowadzenie. Co też nie jest proste. Trzeba, trzeba temu spróbować zapobiec. I Kuba tutaj e, bardzo fajnie według mnie zagrał. Już nie szuka żadnych tam ataków na króla, bo one nie są już e, skuteczne. Więc zagrywa na d6 wieżą. Po co to posunięcie? W bardzo prostym celu, bo jeżeli Hetman by zbił pionka, no to wieża e6 i odbijamy pionka na a6 z bardzo prostą wygraną. Nawet jak tutaj stracimy tego pionka. Więc tutaj bez problemu czarne by sobie poradziły. W każdym razie w tej sytuacji. Tutaj mi się już szachownica trochę prześwietliła. W tej sytuacji skoczek zagrywa. Na C6. Kuba dał szacha, król G2 i skoczek wrócił na D4. Tego skoczka próbuje po prostu odgonić. Jak będzie wymiana skoczków, to pionek bije i pionek szybko zasuwa, więc czarne są dobre. Skoczek wrócił na A5 i wieża z E na E6. Zobaczcie. Skoczek na C4 próbuje jakiejś tutaj akcji. Wieża zbiła pionka, więc już można powiedzieć, że się gra bardzo fajnie. Skoczek na E5. No i słuchajcie, w tej sytuacji czarny, białe oczywiście tutaj jeszcze próbują na F7 jakieś kontry. E, trzeba by było prawdopodobnie wieża F6, ale jakiś skoczek D7, trzeba coś policzyć, trzeba uważać czasu, e, chociaż już czasu jest sporo, bo panowie mają po pół godziny, ale Kuba podjął bardzo praktyczną decyzję, moi drodzy. Wieża E5. Bardzo prosty ruch. A tu już się poprawiłem z szachownicą, wybaczcie. Wieża zbiła na E5, no i Hetman zbił na A6. Dwie figury i wieża plus pionki, no to to jest wygrana czarnych bez problemu, tylko jeszcze troszeczkę techniki. Wieża E7 z obroną pionka, dlaczego by nie? Posunięcie F4, no i ten ruch odsłonił króla, i w ten sposób Kuba będzie już to wykorzystywał, bo można próbować grać w ten sposób i doprowadzać pionka do przemiany. Ale wieża E2, H tutaj król na H3 i posunięcie H5. Piękny ruch, bo jeżeli król tutaj, no to. Wieża na H2, chodzi o to, żeby ograniczyć oczywiście pole G4 i zastawić siatkę matową przeciwnikowi. Hetman wziął pionka, bo nie miał wyjścia, skoczek na F3, no i widzimy, grozi mat. No więc G4, białe są zmuszone, wieża ładnie zbiła pionka, król na G3, pionek po prostu wziął na G4 z obroną skoczka, skoczek broni wieży, no i tutaj się dobrze to wszystko układa. Nastąpiło jeszcze F5, no i zobaczcie, Goniec wjechał na, do akcji król zbił i po skoczek E5. Białe się poddały z bardzo prostego powodu, bo jak król wróci na F czy na G, to jest skoczek C6 ze zdobyciem Hetmana na przykład. A jak król pójdzie tutaj to dzieje się dokładnie to samo. E, więc e, fajnie tutaj to się wszystko ułożyło. Słuchajcie, Kuba zagrał bardzo ładną, logiczną partię. E, I jak ją analizowaliśmy sobie, no to można powiedzieć, że. Bardzo gładko poszło. ArcyMistrz 2612. No cóż, Kuba ma 2516 w tym momencie. Zarabia jeszcze oczka na Mistrzostwach Europy. Trzymam mocno kciuki za bardzo wysokie miejsce. Tytuł ArcyMistrza już jest, także świetnie. Gratulacje Kuba. Pozdrawiam serdecznie, dziękuję Wam za uwagę i pozdrawiam, cześć.